Cześć ludziska, nie jem dzień 30. Dzisiaj będzie o śnie. No bo chodzi o to, że zadajecie mi pytania, czy teraz więcej śpię. I rzeczywiście chyba trochę więcej śpię. Przede wszystkim co jest z tym snem, to jest taka fajna rzecz, że po pierwsze, że nie siedzę do jakiejś tam pierwszej, drugiej w nocy, po prostu nie ma energii. Raczej chodzę spać gdzieś maksymalnie koło godziny 23, już koło tej północy, to już naprawdę maks maksów. Latem, gdy nie jadłem, to się budziłem gdzieś koło godziny 6, teraz nie, bo jest po prostu gdzieś tam ciemno, chyba organizm też się przestawił, więc budzę się gdzieś koło godziny 8. Dzisiaj, gdy było Sylwestra i wczoraj cała impreza skończyła się gdzieś tam koło godziny drugiej, byliśmy w domku i zanimśmy się tam ogarnęli, coś jeszcze włączyliśmy, to się zrobiła trzecia i dzisiaj rano wstałem o godzinie 8 z kawałkiem i powiem szczerze, że dzisiaj ten dzień pod względem wydatkiem energetycznego jest dosyć ciężkim. Dlatego, że po prostu jestem niewyspany. Właśnie wróciłem od moich teściów, gdzie siedząc na fotelu najzwyczajniej się przesnąłem. Chodzi o to też jeszcze, że w ciągu dnia, a ja też robię sobie jakieś takie półgodzinne, maksymalnie godzinne drzemki. Tyle mi też dzisiaj jest tam potrzeba i podczas tego właśnie niejedzenia to też jest dla mnie oczywiście uważam za coś fajnego i naturalnego, że po prostu szybciej idę spać. No i też wtedy szybciej wstaję i zakres tej takiej dostępnej energii u mnie jest w tej pierwszej fazie. To tak dzisiaj technicznie o tym gdzieś tam moim niejedzeniu. Jak długo będę nie jadł, no dzisiaj, jutro mógłbym iść na przykład zrobić badania, bo tak jak mówię, chciałem to gdzieś tam przeciągnąć, żeby te badania nie były przekłamane rano, ale jeszcze jak się obudzę, zobaczę, jak będzie jutro rano, ale na dzień dzisiejszy raczej jeszcze jutro tego nie zrobię, więc może w piątek, a jak nie zrobię w piątek, to będzie już we wtorek. Jak mówię, w tym najdłuższą, tak moje niejedzenie, czy tak głodówka, to było 35 dni, dzisiaj jest 30, więc wiem, że jak nie jadłem 35 dni, to też raczej nie umarłem. Większość aktywność fizyczną mam dzisiaj, to taka gdzieś tam bardziej w domu, gdzieś tam trochę tego planka, który gdzieś tam się okazuje, że coraz dłużej. Jak zaczynałem nie jeść, to robiłem koło 1,5 minuty. Teraz już jest koło 4 minut. No to wynik jest oczywiście z zmniejszenia ciężaru, ale też przede wszystkim, że ja codziennie coś fizycznie robię. Dzisiaj też napisałem taki post, nie wiem, czy ktoś tam czytał, że jestem tam gotowy i to jest coś takiego, że dzisiaj tak ktoś powie, o, za chwilę odzyskasz kilogram. I dupa, jak będę chciał, to odzyskam, jak nie będę chciał, to nie odzyskam, to nie ma dzisiaj dla mnie, ja też nie będę miał jakiejś straty, żalu, że wow, znowu mi przyszły kilogramy. Dlaczego nie mam tej straty? Z bardzo prostej przyczyny, dlatego, że to nie jest ta utrata, gdyby to był mój główny cel niejedzenia, utrata tej wagi, no to rzeczywiście mogłoby mieć przykro, że jakbym potem znowu zaczął jeść albo, nie wiem, nic nie robić i wtedy na zwyczajnym świecie przyszły mi te kilogramy, no to wtedy mógłbym czuć żal po stracie, ale to nie jest to główne założenie tego. Główne założenie to jest doświadczanie, poznawanie siebie pod każdym aspektem. Ja lubię w ogóle ze sobą właśnie doświadczać jakichś różnych nowych rzeczy, poznawać nowych ludzi, nowe sytuacje i siebie w tych nowych zdarzeniach, więc dlatego ja dzisiaj tak żyję. A dlaczego tak? No bo po prostu mogę. No to co? Życzę Wam miłego wieczoru, jeszcze raz wszystkiego dobrego na te 2020, cała cyfra jest magiczna. I dobranoc!